Cześć, nazywam się Dorota Żurek i w dzisiejszym filmie pokażę Ci sposób na szybkie uzupełnienie odrostu za pomocą naszego nowego Fast Gelu. Zostań ze mną. Ta stylizacja ma już 3-tygodniowy odrost, więc najwyższy czas na uzupełnienie. Dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać szybkie uzupełnienie naszym nowym produktem Fast Gelem od Mistero Milano. Fast Gel to produkt, który jest miękkim żelem. Możesz bez problemu w ekspresowym tempie uzupełnić odrost swojej klientki, jak i nadbudować krótką, naturalną płytkę paznokcia. Występują w kilku wariantach kolorystycznych, więc możesz spokojnie użyć ich jako również kolor, dlatego Twoja stylizacja zajmie bardzo, bardzo mało czasu, a Ty będziesz mogła przyjąć dużo więcej klientek. Następnym krokiem, jeżeli już mam usuniętą masę, odpycham delikatnie krawędzią patyczka skórki i przechodzę do frezowania. Włączamy frezarkę, mniej więcej 7 do 10 tysięcy obrotów i powolutku ściągamy nabłonek z powierzchni paznokcia. Po usunięciu nabłonka kolejnym krokiem jest nadanie kształtu, czyli delikatnie paznokieć można skrócić, ewentualnie tylko kształt wyrównać. Robię to pilnikiem o gradacji 180 i matuję naturalną płytkę i wyrównuję powierzchnię paznokcia, aby łatwiej było mi rozłożyć produkt. Dokładnie skupiam się tutaj na miejscach, gdzie był odrost, żeby ten paznokieć był dobrze zmatowiony. Ale pamiętajcie, że nie spiłowywujemy paznokcia, natomiast lekko go matowimy bardzo delikatnymi ruchami, żeby nie przepiłować naturalnego paznokcia. Odpylamy i paznokieć jest gotowy do odtłuszczenia. Odtłuszczam paznokieć cleanerem. Dokładnie tutaj strefę pod skórkami. I czekam chwilkę, aż cleaner odparuje. Możemy nałożyć teraz primer bezkwasowy na całą płytkę paznokcia. I czekamy około 15-20 sekund, aż odparuje. Nakładam cieniutką warstwę produktu jako bazę, wcieram ją w płytkę, wcieram produkt w minimalnej ilości w płytkę paznokcia, pracuję tutaj Fast Gelem w nowym odcieniu Milkshake i tak wtarty produkt utwardzam w lampie 60 sekund. Skupiamy się głównie na tej strefie naturalnego paznokcia, tutaj gdzie pojawił się odrost, żeby tutaj ten produkt był dokładnie wtarty. Po utwardzeniu wcierki z naszego produktu nakładam warstwę już bezpośrednio, taką kryjącą. Dojeżdżam sobie jak najbliżej skórek i przeciągam po całości. Tworzę taką warstwę poślizgową. Po położeniu warstwy poślizgowej, tej cieniutkiej warstwy, biorę lekką kuleczkę produktu na pędzelek i w miejscu, gdzie chcę mieć apex, czyli najmocniej nadbudowany paznokieć, takimi kulistymi ruchami rozprowadzam sobie od prawej do lewej mój produkt i rozciągam ku wolnemu brzegowi. I teraz krawędzią pędzelka poziomuję sobie produkt. Żel bardzo szybko się poziomuje, więc tutaj praca jest naprawdę szybka. Kiedy ułożymy produkt odpowiednio, wyrównamy go po całej powierzchni, utwardzamy go w lampie 60 sekund i tak wygląda wypoziomowany, nałożony fast gel, szybko uzupełniony manikier żelowy.
W międzyczasie dodałam jeszcze drobne tonikie zdobienie i wykończamy stylizację topem No Wipe. Akurat teraz używam mineralnego topu naszej nowości i nakładamy po całości równiutko. Top jest genialny, można powiedzieć, że taki inteligentny, ponieważ nie spływa na boki, tylko przez swoje napięcie powierzchniowe pięknie poziomuje się na swojej powierzchni i tworzy piękną linię światła. Utwardzamy 90 sekund. A tak prezentuje się skończona stylizacja. No i gotowe. Jak sama widziałaś, uzupełnienie jest ekspresowe. Praca fast żelem jest mega prosta i na pewno sobie poradzisz. Daj znać w komentarzu, jak Ci się podobało. Zasubskrybuj nasz kanał i napisz, co chciałabyś zobaczyć następnym razem. Do zobaczenia!